Będzie pomyłka tam w aborcji. Panie Piłka, czekamy na odpowiedź na nasze pytanie. Co to ty, kurde, szczuć? PO cię przysłało? Spieprzaj stąd! Spieprzaj stąd! To słowo. No, no i co, uderzyć nie może? Szczuć przyszedł, podesłali go tu. Przedawczyki Polski. Wypieprzać stąd, już! Zróbcie sobie swój bieg i tam sobie tego głosujcie. A stąd spieprzać. Nie, no to go podesłało. Zdrajco. Zrób sobie bieg i sobie głosuj nam. Chcesz coś powiedzieć, to idź tam. A stąd to wara. Wara stąd. A nie tutaj, bo tu jesteś. Wara stąd. Albo od pani Kota, albo z tej. Nowoczesne, albo z PO. Podesłało. Ja jeszcze pani nie odbliżam, więc pani z tymi odbliżami. Ale to jest nasz, więc nie masz. Dalej jazda stąd. Dalej jazda stąd. Gdzie wasza człowieczeństwo? Ale to walczył w przyrzemi jak kończy. Ale nie to zrobicie. Byście się wstydzili. Ale nikt im nie broni. Tam nie sobie robią, więc niech szczują. 10 metrów dalej. Ja nie wiem, bo mnie tam nie było. Nie był ciekawy niego. Chce pan zasunąć w ogóle tutaj? Nie wiem, czy pan do przodu czas? Może pana nagrać? Tak. To widać. Mnie nagrywali już nie raz. Zrobić sobie wiec i tam głosować. Do widzenia, do widzenia. Miasto i krzyczeli, że to ich miasto. Do widzenia, prowokatorzy, do widzenia. Zamknij się, kobieta, nie chcę się zbudować. Ty nie zamknij się, bo ja mam 64 lata, gówniarz. Ja mam 64 lata, tam jesteś gówniarz. A kultury osobiste zero, za grosz. A ty masz kulturę, gdzie? Gdzie ta twoja kultura? Co to przeżyło? No ja też chciałem się dowiedzieć, no nie uzyskałem odpowiedzi. No to pan wie w takim razie, co powiedział. No to jest inny temat poruszany. Przepraszam. Silny, zobaczcie, tu przyszliśmy. Pan wie, co powiedział? Pan pomylił. Bo ja nie wiem, co powiedział. No. Pan pomylił. Dlatego chciałem się dowiedzieć też. No ale to nie jest ten temat. Pan musi się dowiedzieć. Pan list napisze pismo. Czy pan powie, a nie bzdury pan pierdol. Nie, bo pan po prostu w Denii wynikał, że pan chce zakłócić. To nie chodzi o to, że pana... To nie to, że ja chcę zakłócić. Nie, bo zadaje pan głupie. No przyszedł pan zakłócić. Wypad tam do tych swoich. Wypad. No co? Wypad, to może zaraz robić z Warszawy. Dobrze. Kurwa. Już! Ty zaraz wykurwiuję za chwilę. Już się najmniej. To jest twoja? No nie rób zamieszania, bo zaraz naprawdę... W oko możesz dostać. Co? 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 Mogę dostać? No jasne. Szybciej niż myśli. Szybciej niż myśli. Jeszcze szybciej. Teraz to się robi. Czekam. No to, no to już. Chodź, trochę za. Chodź. Jesteś tam już. Ile dni od siebie życie? Nie wstyd wam! Kurde blade! Idźcie kapusie, bo wtedy zdradza! Zdradza! Tam gdzie powinien być! Wypieprzajcie stąd! Wypieprzajcie stąd! Co wy tu za tym wyszukacie? Mickiewicz pisał, że gdy w narodzie duch zatruty, to dopiero bólu w ból! To jest dopiero bólu w ból! Tak jest, bo wypieprzajcie! Idźcie i klaskajcie im! Gdzie byłeś? Gdzie byłeś, człowieku? Jak Żydzi masz odwołać do Warszawy? Tak jest! Krzyczeliście, to ich miasto! No i co? No i co? I w ogóle krzyczą, no. PiS dalej prożydowską politykę prowadzi. Dobra. No. Zobaczymy. Poczekaj, daj dobra troszeczkę porządzić, o, a nie opowiadaj. Co? Daj porządzić. No już się prują, kurwa, buraki. No. Buraki. Za zakłócamy manifestację. Dobra, chodź. Krzycząc prędz Unią Europejską. Zakłócamy waszą manifestację, krzycząc prędz Unią Europejską, tak? Spadajcie, spadajcie. No. Co krzyczy? Kto krzyczy? Słuchaj, co my krzyczeliśmy, prędz Unią Europejską. A my mówimy, Unia taka na naszych warunkach. Nie, Polska tylko dla Polaków. A ja mówię, nie kłócić się. Mówię to, Polska tylko dla Polaków. Możemy kłócić. Z Unią Europejską chcecie współpracować, jak to jest prywatna firma, zarejestrowana w Waszyngtonie, no. Tak dobrze, że nie. Tak, to jest bardzo.
się łączyli w telewizji. Jakiej organizacji? Ja jestem Polakiem. Z żadnej organizacji nie jestem, jestem Polakiem. Ja to znaczy, że nie wiecie, z jakiej organizacji jestem. Narodowa Polska. Tak, ale my jesteśmy oficjalnie, wiesz. My jesteśmy po prostu Polakami. Nie zgadzamy się z tym, że prywatna firma, która jest zarejestrowana w Waszyngtonie, jako prywatna firma Unia Europejska, gdzie również jest zarejestrowane nasze Ministerstwo Zdrowia, nie zgadzamy się z tym, żeby oni się wtykali w nasze sprawy. Jesteśmy jak najbardziej tutaj, jeżeli chodzi o ten wiec, który tak, na tak jesteśmy. Natomiast no też nie damy tego, żeby PiS za chwileczkę też... Nie, proszę pani, dalej jest żydostwo, dalej są przybłędy żydowskie w naszym rządzie i ale możecie oni zwołać, nam rządzą. Możecie zwołać takie zgromadzenie. Ale tam my sobie przyszliśmy na wasze, nie, my sobie nasze zwołujemy. Nie, i na ja wasze wiem, też proszę pana, pan tego mi nie przyzna rację, chcecie to rozbić. Nie, to nie, tylko jest, nie, nie chcemy nie, tego robić. Kochany, takich, tylko chcemy się dowiedzieć, co prezydent Duda obiecał pan... Żydom w Krakowie pana, na Knesecie. Chcemy się dowiedzieć, dlaczego pan Duda 9 pierwsze co leciał i podpalał Hanukę. Pan na chwilę zatrzymać? To co, no, dla swoich? Może się pan zatrzymać. Gra tutaj? Proszę pana, macie dużo miejsca. Na przykład może pan stanąć tam i sobie krzyczeć. Znajdzie pan zwolenników. Ale my jesteśmy pewno, też no, tutaj. No. A tutaj, proszę pana, ale nie. Ale my mamy prawo tutaj. No, macie prawo, no, ale nam przeszkadzacie. No. I ale, wy to robicie ale, celowo. Ja nie jestem z żadnego PO, nie jestem z żadnego KOD-u, bo dla mnie to są śmieci, które rozwalają nasze systemy. Tak? Pana, i nikt mi tutaj nie może tego zarzucić. Zginął w 1943 roku. Ja miałam 5 latek. Proszę pani, a od 27 roku Polska nie jest wolna. No, no właśnie mówię. No i cały no czas mamy mówię, niemiecko-żydowskie kondominium tutaj w tym kraju, które nam non-stop zabiera wszystko. Niech pani mi w takim razie wyjawi, gdzie są zakłady pracy? Dlaczego Polacy są pozwalniani? Ale ona zniszczyła. O, proszę pani, a kto podpisał traktat lizboński? Niech mi pani powie, kto podpisał traktat. 8 lat rządzili. Co było przed tymi 8 laty? Proszę pani, niech mi pani nie mówi, że... A co pan się czepia pana Dudy, prezydenta? Czego pan się czepia? Bo to jest kontynuacja tego, co robiło PO. Bzdura wielka. No to pani uważa, że bzdura, zobaczymy, czas pokaże. Czas pokaże, proszę pani, tak samo będziecie na... I pani powiecie co, może z kodu albo od palikota, tak? Nie, proszę pani, ja jestem Polakiem i widzę, myślącym Polakiem i widzę, co się dzieje w tym kraju. Dobra, nie kłócić się, Polska dla Polaków, koniec i koniec. Szkoda słów w ogóle, z panem dyskutować. Jakie pan ma obiekty? Jakie ma pan obiekty? Aha, jak mu się dupa podoba. Czemu się nie podoba? Się panu... Ale jak może mi podobać dupa? Polskie? Jak może nam się podobać prezydent, który jest marionetką? Niech się panu dupa podoba, czy panu Duda. Dobrze, tak, to odpowiedzi mi, kto podpisał traktat lizboński? No kto podpisał traktat lizboński? No kto? Kto podpisał traktat lizboński? Dobrze, proszę pana, wiem, że jesteśmy nagrani, jutro służby specjalne do nas do domu wpadają, bo tak PiS działa. Bo tak PiS działał i działa i będzie działać. Prowokatorzy. Upeku.